Ojciec lekarz Pan, słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud, słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud, przemień, o Jezu, smutny ten czas. O Jezu, pociesz nas. Słuchaj, Jezu, jak Cię błaga lud. Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud. Przemień, o Jezu, smutny ten czas. O Jezu, pociesz nas. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Przychodzimy do Jezusa Chrystusa, aby razem z Nim złożyć nasze życie na ołtarzu, wierząc, że tylko moc Bożej miłości może przemienić naszą szarą codzienność w jutrzenkę życia. Wierzymy, że dzięki ingerencji Ducha Świętego podczas tej Eucharystii sam Chrystus nakarmi nas swoim ciałem i krwią, ale również, że przemieni nasze zaślepione przez grzech serca, które pragną doświadczyć miłości Boga, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty za pośrednictwem swojego Syna pojednałeś ludzkość ze sobą. Spraw, aby lud chrześcijański z żywą wiarą i szczerym oddaniem spieszył ku nadchodzącym świętom wielkanocnym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Czytanie z Księgi Jozuego. Pan rzekł do Jozuego: dziś zrzucimy z was hańbę egipską. Rozłożyli się obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili Paschę 14 dnia miesiąca wieczorem na stepach Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy chleby prześne i ziarna prażone tego samego dnia. Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku plonami ziemi Kanaan. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg. Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg. Wysławiajcie ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nawet zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, którego nie znał, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków.
wstanę i pójdę do mego Ojca i powiem: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie. Chwała Panowie, Królu wieków. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie. I on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy Twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn Twój, który roztrwonił Twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do Ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, żyjący w XVII wieku John Newton był handlarzem niewolników, posiadał własny statek, na którym przewoził podstępnie złapanych w Afryce ludzi.
i sprzedawał ich jako niewolników w portach Europy i Ameryki. Pewnej nocy, kiedy jego statek obładowany niewolnikami był na pełnym morzu, rozszalała się okropna burza i wydawało się już, że nic nie jest w stanie im pomóc. Wtedy w tej beznadziejnym momencie John Newton ukląkł na pokładzie statku, uniósł ręce do góry i zaczął głośno modlić się i wołać: Boże, jeżeli uratujesz nas spośród tej straszliwej burzy, przyrzekam Tobie, że skończę z tą grzeszną profesją, przestanę być handlarzem niewolników. I wiecie co, kochani? Pan Bóg go wysłuchał. Nic się nie stało. Zostali wszyscy uratowani. A John Newton dotrzymał swojej przysięgi, swojej modlitwy i dokonało się wielkie nawrócenie w nim, bo przestał być handlarzem, a później został nawet pastorem w kościele. I na pamiątkę swego nawrócenia napisał słowa pięknej pieśni Amazing Grace, bardzo znana pieśń, zwłaszcza w krajach, kościołach z językiem angielskim, tutaj w Ameryce bardzo znana. Amazing Grace. Szczególnie wzruszające są słowa pierwszej zwrotki, które w takim luźnym tłumaczeniu mówią następująco: jak zdumiewająca, jak Boża, jest Boża łaska, która ocaliła takiego nikczemnika jak ja. Byłem zgubiony i dzięki Bożej łasce odnalazłem się. Byłem ślepy i przejrzałem. Tak właśnie mówi pierwsza zwrotka tej pieśni. O tym, jak zdumiewająca jest Boża łaska względem każdego człowieka, przekonuje nas Chrystus z tej dzisiejszej Ewangelii, którą przed chwilą żeśmy wysłuchali. Miłujący nas Ojciec nie tylko przebacza nam grzechy, ale również po ich przebaczeniu traktuje nas tak, jakbyśmy tych grzechów nigdy nie popełnili. Aby się przekonać, że właśnie to chciał nam Jezus powiedzieć, zatrzymajmy się przez chwilę nad tą przypowieścią. Kiedy syn marnotrawny był jeszcze daleko, ujrzał go ojciec i wzruszył się głęboko, wybiegł mu naprzeciw, rzucił się na szyję, ucałował go. To, co właśnie uczynił ojciec, oznaczało, że nie tylko synowi przebacza, ale z powrotem traktuje go jak kogoś najbardziej bliskiego, jak umiłowanego syna. Dalej ojciec rozkazuje sługom, aby przynieśli synowi sandały. W tych biblijnych czasach noszenie obuwia oznaczało, że jest się osobą wolną. Niewolnicy chodzili boso bowiem. Tak więc nałożenie sandałów na te bose stopy syna usuwało znak, że jest on czyimś niewolnikiem i przywracało mu imię wolnego człowieka. I w końcu ojciec rozkazał dać synowi pierścień na rękę. Nałożenie zaś pierścienia na palec syna oznaczało, że ojciec przywraca go całkowicie do tej pozycji, jaką piastował przed swoim odejściem z domu. W historii syna marnotrawnego łatwo możemy dostrzec naszą własną historię. My także wiele razy uciekamy z domu ojca, gardząc jego miłością, błąkając się po manowcach grzechu. Jakże często zwabieni jesteśmy do miejsc, gdzie ten grzech przedstawia się jako niewinną frajdę. Kochani, kiedy syn marnotrawny zaczął zastanawiać się nad swą tragiczną sytuacją oraz nad tym, co uczynił, doszedł do jednego prawdziwego wniosku. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Tak sobie myślał właśnie ten marnotrawny syn. I od tej chwili przestał oskarżać ojca, że był za bardzo pobłażliwy,
nie winią społeczeństwa za bycie niemoralnym, nie oskarżą nikogo, tylko z pokorą wyznaję, zgrzeszyłem. I to jest taki moment, który staje się takim kluczem do nowego i lepszego naszego życia. Kochani, my sami często pozwalamy się złapać w pułapkę właśnie szatanowi, traktując grzech jako niewinną zabawę. Jeszcze gorsze jest to, że nie widzimy w tym naszej winy, że oskarżamy z tego powodu innych, często rodziców, księży, nauczycieli. Piętnujemy publiczne skandale, niemoralne społeczeństwo albo złe media. Tłumaczymy się naiwnie, to inni mnie do tego popchnęli, namówili. Przecież wszyscy tak czynią. Rodzice powinni mnie przed tym ustrzec. To nasze wymówki. Pamiętajmy, że prawdziwym takim znakiem duchowej przemiany jest właśnie moment, w którym przestajemy obwiniać innych i uczciwie wyznajemy. To ja jestem winny, to moja wina, to ja zgrzeszyłem. I to jest ta chwila, w której możemy powrócić do domu Ojca. Pan Bóg bowiem nieustannie czeka na nasz powrót z otwartymi ramionami. Niezależnie od tego, jak nisko upadliśmy, jakikolwiek to nie byłby grzech. Ewangelia mówi, że syn marnotrawny upadł tak nisko, że pragnął napełnić swój żołądek strąkami, które jadły świnie. Niżej upaść już nie było można. My też staczamy się nieraz bardzo nisko. Tym niemniej Pan Bóg czeka na nas nie zmordowanie. Czeka aż do momentu naszego powrotu. A gdy powracamy, nie tylko przebacza i puszcza w niepamięć wszystkie nasze grzechy, ale na powrót przyjmuje nas za swoich synów i za swoje córki. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zgromadzeni w imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, który posila nas ciałem i krwią swoją, z wiarą módlmy się do Niego. Módlmy się za Kościół Boży,
aby nigdy nie zabrakło szafarzy Bożych tajemnic. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za misjonarzy, którzy niosą Jezusa Chrystusa wszystkim tym, którzy Go nie znają, aby Pan Bóg wspierał ich wysiłki i trud w służbie Kościołowi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o powołania do posługi duszpasterskiej, aby nie zabrakło młodych serc, którzy całkowicie oddali by swoje życie dla służby Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o błogosławieństwo Boże dla wszystkich parafian. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich, którzy modlitewnie i materialnie wspierają charytatywne dzieła Kościoła w świecie, aby mogli cieszyć się Bożym błogosławieństwem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się również za zmarłych, aby w domu Ojca otrzymali nagrodę życia wiecznego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I za nas samych, abyśmy dla współczesnego świata byli misjonarzami wiary, nadziei i miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wysłuchaj, Boże, naszych modlitw i spraw, aby udział w Eucharystii coraz bardziej nas jednoczył i uświęcał. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, z radością przynosimy Tobie dary na ofiarę, która nas uzdrawia. Pokornie Cię prosimy, abyśmy ją złożyli z należytą czcią i z żywą wiarą za zbawienie świata.
przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze Wszechmogący, Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jest światłością, która na świat przyszła, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie chodził w ciemności, lecz miał światło życia. Przez sakrament Chrztu Świętego uwalnia nas od ciemności grzechu, abyśmy byli dziedzicami światłości. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości,
razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Robertem i całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie wzajemnie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie zdrowiona dusza moja.
wieczernik przygotował, swój zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Przyjdźcie z ulic i opłotków, bowiem mija czas. Przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi was. Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Każdy człowiek w domu pańskim swoje miejsce ma. Niech nikogo w nim nie pragnie uczta pańska trwa. Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Przystępujmy z dziękczynieniem, pożywajmy chleb. Pijmy napój nieśmiertelnych, aby życie mieć. Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Zakosztujcie i poznajcie tej wieczerzy smak. Z obfitości boskich darów bierzcie pełnię łask. Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Módlmy się, miłosierny Boże, spraw, abyśmy z głęboką czcią zbliżali się do Najświętszego Sakramentu, którym nas nieustannie posilasz, i przyjmowali go zawsze z żywą wiarą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa do świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebiańskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo, które kończy naszą wspólną modlitwę. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Święty Józefie, Patronie rodzin i nasz opiekunie, módl się za nami. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Chrystusa bądźże pochwalony.
wieczne czasy, bądźże pozdrowiony. Gdzie Bóg, Król świata całego, dokonał życia swojego? Gdzie Bóg, Król świata całego, bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Ta sama krew Cię skropiła, która nas grzechów obmyła. Ta sama krew Cię skropiła, która nas grzechów umyła. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nasze zwycięstwo. Z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nasze zwycięstwo.